Cześć, z tej strony Bartek. W tym materiale opowiem Wam o zaletach, ale także o wadach magazynów energii Victron Energy. Zapraszam. Pierwszą zaletą jest zasilanie gwarantowane Pure Sign. Wiele urządzeń zapewniających zasilanie gwarantowane lub zasilanie awaryjne dostarcza sinusoidę napięciową dosyć złej jakości. W Victronie sytuacja jest inna. Victron chwali się, że próbkowanie Napięcia jest na poziomie 20 kHz i mamy taką piękną, czystą sinusoidę na wyjściu. Można powiedzieć, że wszystkie urządzenia elektroniczne, które będą działały w oparciu o prąd dostarczany przez falowniki Victrona, będą bardzo zadowolone. Można też powiedzieć, że jakość tej sinusoidy napięciowej jest lepsza niż jakość energii sinusoidy napięcia dostarczanej z zakładu energetycznego. Drugą zaletą jest przełączanie się magazynu energii funkcji UPS poniżej 20 milisekund. Jak widzicie tutaj na diagramie, mamy magazyn energii, który jest ładowany z sieci i mamy za magazynem energii na obwodzie gwarantowanym podpięte jakieś odbiory. W momencie zaniku energii z sieci, nasz magazyn przejmie funkcję zasilania gwarantowanego, zacznie podawać nam napięcie i prąd na obwód gwarantowany. I czas przełączenia tego przy zaniku prądu będzie praktycznie w okresie jednej sinusoidy napięciowej, czyli mniej niż 20 milisekund. To sprawi, że tak naprawdę Wy jako użytkownicy w domu nie odczujecie w ogóle tego zaniku prądu. Tak? Zegarek w kuchence się nie zrestartuje, połączenie Wi-Fi nie ulegnie przerwaniu, router internetowy nie wyłączy się, czy też na przykład jeżeli będziecie akurat w tym momencie podgrzewać jedzenie w mikrofali, to mikrofalówka też nie zakończy cyklu pracy. Kolejną zaletą magazynu energii, jest możliwość rozbudowy tego magazynu. To znaczy, po pierwsze możemy zwiększać moc poszczególnych falowników Victrona, MultiPlusów, ale także możemy zwiększać pojemność akumulatorów, które mamy podłączone do systemu. My korzystamy obecnie z akumulatorów niskonapięciowych dwóch producentów BYD oraz PylonTech. I w obu tych przypadkach producent akumulatorów dopuszcza możliwość rozbudowy akumulatorów do 256 kWh. A z drugiej strony, Victron, jako producent urządzeń przekształtnikowych, także gwarantuje pracę systemu. Do 256 kWh. I w przypadku BYD, tak jak w przypadku Pilon TH, możemy maksymalnie stokować ilość akumulatorów w jednym słupku do zadanej wartości, która znajduje się w karcie katalogowej. Powyżej tej wartości kolejne stosy i kolejne słupki tych akumulatorów wymagają dodatkowych urządzeń balansujących, które także zawsze montujemy, jeżeli jest taka potrzeba. Kolejną zaletą magazynu Victrona jest możliwość modułowej rozbudowy. My nasz magazyn najczęściej dostarczamy do klienta w formie, jakby, który jest umieszczony w takiej 19 calowej serwerowej szafie rack i w środku umieszczamy akumulatory, umieszczamy zabezpieczenia, aparaty elektryczne, falowniki, a także interfejs Color Control albo dotykowy touch. Istnieje możliwość modułowej rozbudowy tego systemu, to znaczy jeżeli na przykład w pierwszej kolejności zamontujecie sobie jednofazowy system, to mamy możliwość rozbudowy tego systemu do trójfazowego. Jeżeli na początku nie zdecydowaliście się na to, żeby zamontować sobie solarne regulatory ładowania, tylko jesteście używacie magazynu energii w trybie połączenia AC z obecną instalacją fotowoltaiczną, zawsze można taki solarny regulator ładowania dołączyć. Także możecie rozbudować swój magazyn energii o kolejne stosy akumulatorów. Podstawowa liczba akumulatorów, które mieszczą się w pojedynczej szafie rak razem z inwerterami, to jest 8 sztuk. Jeżeli chcecie dołożyć kolejne akumulatory, to dokładamy obok kolejną szaferak, w której już możemy zmieścić tych akumulatorów dużo więcej. Kolejną zaletą jest integracja, możliwość integracji naszego systemu z fotowoltaiką. Mamy dwa, dwie możliwości, dwa różne rodzaje połączenia systemu Victrona z fotowoltaiką. Pierwszy to jest praca w trybie DC coupled, to znaczy, że mamy panele fotowoltaiczne, które podłączone są do solarnego regulatora ładowania i ten regulator ładuje nam bezpośrednio akumulatory. Czyli mamy po prostu takie połączenie DC-DC. I tutaj to rozwiązanie pozwala nam przy braku zasilania oraz przy kompletnie rozładowanym akumulatorze na uruchomienie się systemu z energii z paneli fotowoltaicznych, ale też na przykład z innego źródła, na przykład turbiny wiatrowej. Tutaj chciałbym podkreślić, że bardzo niewiele systemów na rynku posiada taką funkcjonalność. Drugą możliwością podłączenia jest tak zwane AC coupled. To znaczy, że my podłączamy nasz falownik na tak zwanym wyjściu AC out z magazynu energii. I w tym momencie energia, która jest na przykład podawana do akumulatorów najpierw z paneli fotowoltaicznych jest przekształcana na prąd przemienny, następnie przez inwertery MultiPlus z powrotem jest przekształcana na prąd stały i mamy ładowane akumulatory. Rozwiązanie tego typu ma mm, też pewne plusy, przede wszystkim takie, że możecie dołączyć, swój, jakby dołączyć magazyn energii Victron do już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Nie musi być to jedna instalacja, Mo może, mogą to być na przykład dwie lub trzy instalacje fotowoltaiczne. Macie jedną instalację na gruncie, drugą na dachu. Dołączamy jeden magazyn energii, który bez problemu poradzi sobie, zintegruje w jeden system te obie instalacje fotowoltaiczne. Magazyn energii Victron możemy także rozbudowywać do bardzo wysokiej mocy. Tutaj producent Victrona deklaruje, że maksymalna moc tak naprawdę to jest około 180 kVA. Oczywiście producent dostarcza także dokumentację techniczną dotyczącą jakby dobrych praktyk budowy takich systemów wysokiej mocy. Także nie mamy tutaj tak naprawdę ograniczenia, i tak naprawdę dla instalacji domowych jesteśmy w stanie pokryć. Bardzo szeroką gamę jakby mocy potrzebnej do, dla budynku. Magazyn energii Victron Energy jest to, jest to magazyn, do którego możemy podłączyć dwa rodzaje akumulatorów. Normalnie stosujemy akumulatory litowojonowe, są one stosowane przez nas głównie ze względu na bardzo dużą liczbę cyklu pracy oraz długą żywotność. Natomiast jeżeli nie macie w planach codziennego rozładowywania akumulatorów i pracy systemu w trybie magazynu energii, czyli w takim w cyklu dobowym, także w dzień ładujemy akumulatory, wieczorem i w nocy korzystamy z energii zgromadzonej w akumulatorach, no to możemy też zastosować akumulatory kwasowe, Victron dostarcza takie akumulatory, tak zwane deep cycle żelowe. I tutaj rozwiązanie polega na tym, że w założeniach projektowych ustalamy sobie, że taki magazyn będzie maksymalnie 2-3 razy w roku rozładowywany do wartości około 50%, żeby też nie degradować tych akumulatorów w znacznym stopniu, i wtedy ten magazyn będzie dużo tańszy ze względu na to, że akumulatory kwasowe są tańsze, będzie miał swoje ograniczenia, jeśli chodzi o. O pracę będzie służył tylko jako awaryjne zasilanie na takie skrajne przypadki zaniku sieci i zaniku prądu w domu. Fajną zaletą magazynu energii Victrona to jest elastyczność dająca perspektywy rozwoju na przyszłość. Victron Energy jako producent cały czas pracuje nad swoimi produktami i non stop dołącza nowe produkty do swojej oferty. Ostatnio ukazała się ładowarka do samochodów elektrycznych, która także mm, współpracuje z całym ekosystemem Victrona i na przykład pozwala ładować samochód elektryczny tylko z nadwyżek energii solarnej. Dodatkowo Victron bardzo mocno pracuje nad y, tą technologiczną stroną swoich produktów, to znaczy dodaje widżety, y, doda rozbudowuje jakby y, od strony software'owej swój produkt, co chwilę mamy jakieś nowe, nowinki technologiczne, możliwość dodawania fajnych funkcjonalności na swoje telefony komórkowe i sterowania systemem magazynowania energii z poziomu swojego smartfona. Ostatnią zaletą to jest marka. Victron to jest holenderska marka, która działa tak naprawdę od 1975 roku. Roku, w którym wypuścili tak naprawdę pierwszą, pierwszy inwerter z funkcją ładowarki na rynku. Ma to przełożenie na stabilność marki, dostępność komponentów, szeroki wachlarz produktów, rozbudowaną strukturę dystrybucji i także bardzo rozbudowaną bazę wiedzy. Udostępniają tak naprawdę forum dla swoich użytkowników i instalatorów. Mają opracowane, omówione use case'y. Bardzo fajny, rozbudowany kanał na YouTubie, gdzie tłumaczą wszystkie takie techniczne, skomplikowane rzeczy dotyczące systemu. Victron jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie stabilność zasilania musi być na najwyższym poziomie. Opowiem wam teraz o wadach systemu, bo nic nie jest idealne. Pierwszą taką wadą jest to, że zajmuje dosyć dużo miejsca. Tutaj widzicie takie pierwsze zdjęcie, gdzie system nie jest schowany w szafie Jest to system jednofazowy AC coupled, czyli jest jakby zintegrowany z inwerterem fotowoltaicznym i mamy tutaj wysoko, przepraszam, nisko napięciowy Akumulator BYD. Jak widać, no system zajmuje tutaj praktycznie pół ściany. No nie wygląda zbyt, zbyt pięknie. Kolejnym takim będzie system też IC coupled, tylko że jest to system już trójfazowy, oparty o akumulatory Pylontech. Widzimy tutaj dużą liczbę rozdzielnic, kablowania, korytka. No praktycznie całe takie pomieszczenie techniczne jest zajęte przez, przez ten system. My wyszliśmy jakby naprzeciw naszych klientów i opracowaliśmy taki produkt, w którym wszystkie te komponenty mamy zamknięte w kompaktowej szafie rack. Jak widzicie i inwertery, i akumulatory, i wszystkie aparaty elektryczne są razem. Szafa rak posiada dodatkowo cztery wentylatory, które zapewniają dodatkowe chłodzenie, więc nie ma tutaj mowy o tym, że system będzie się przegrzewał. I mamy możliwość postawienia takiej szafy rak gdzieś w rogu w garażu, gdzie nie będzie zajmowała aż tak dużej przestrzeni, jak w przypadku montażu systemu na ścianie. Kolejną wadą magazynów energii Victron jest to, że te magazyny współpracują tylko z akumulatorami niskonapięciowymi. Teraz na rynku jest naprawdę bardzo dużo możliwości zakupu, i bardzo wielu producentów zaczyna dostarczać akumulatory wysokonapięciowe. To są akumulatory, które pozwalają przesyłać energię przez du dużo cieńsze przewody. Natomiast no nie ma możliwości podpięcia ich do systemu Victrona. Victron pracuje na akumulatorach nisko napięciowych i to też jest dosyć duże ograniczenie, jeśli przychodzi nam wybierać podzespoły. Kolejną wadą Victrona jest to, że w porównaniu do systemów opartych o inwertery hybrydowe jest zdecydowanie droższy. Mówię tutaj o takich systemach opartych o falowniki hybrydowe jak Huawei czy Solar Edge. Ci producenci dostarczają wraz do swoich inwerterów dedykowane Baterie akumulatorów. Dla Huawei to będzie Luna 2000. Do Solar Edge mamy chyba możliwość podpięcia baterii BYD. Do Froniusa też możemy podpiąć baterię BYD, ale na rynku pojawiają się akumulatory wysokonapięciowe różnych marek. Jest to system, tak naprawdę, zdecydowanie tańszy od Victrona, ale także ma mniejsze funkcjonalności. Kolejną wadą Wiktrona jest to, że nie znajduje się na liście PTPR. Jest to lista opublikowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Jest to lista, na której znajdują się zaufane falowniki, inwertery, które są jakby certyfikowane i zaufane przez operatorów sieci dystrybucyjnej. I tutaj to jest dosyć duże ułatwienie dla instalatora. Że w momencie, kiedy zgłasza instalację fotowoltaiczną czy magazyn energii do operatora sieci dystrybucyjnej, czy to jest PGE, czy Tauron, to nie musi załączać dodatkowych certyfikatów, dodatkowych dokumentów związanych z tym, że urządzenie Victrona jest dopuszczone i posiada te wszystkie certyfikaty europejskie. Kolejną wadą jest to, że programowanie systemu jest dosyć skomplikowane. Wykonanie programowania przez osobę niedoświadczoną może skutkować błędami, nawet prowadzącymi do awarii systemu. Mówię tutaj nawet o takich prostych rzeczach, że na przykład trójfazowy system składa się z falowników jednofazowych i musimy te falowniki zaprogramować, zaprogramować ich kolejność faz. Jeżeli ktoś na przykład zrobi to w sposób błędny, może to doprowadzić do tego, że system nie będzie działał poprawnie. Ostatnią taką wadą systemu jest to, że potrafi być głośny. Warowniki Victrona posiadają chłodzenie aktywne, posiadają wbudowane wentylatory i w momencie, kiedy przez magazyn energii przesyłane są dosyć duże moce. Te wentylatory uruchamiają się, no i dosyć głośno chodzą. Dlatego nie doradzamy montażu takiego magazynu energii gdzieś w pomieszczeniach, w których normalnie się mieszka. Raczej niech to będzie piwnica, niech to będzie garaż, na pewno nie jakaś strefa relaksu w domu lub sypialnia. To już wszystko, co miałem dla Was w tym materiale do pokazania. Zapraszam do następnych materiałów.